Bardzo się cieszymy, że zdecydowaliście się przyjść na to nabożeństwo, aby pouwielbiać Pana Boga i przyjąć łaskę od Niego, bo Bóg na pewno ma dla Ciebie jakąś łaskę. I teraz jakby łaska jest nieustannie od Pana Boga. No i teraz my musimy przygotować swoje serce do tego, żeby tę łaskę przyjąć. I właśnie taka modlitwa uwielbienia jest potrzebna nam. Bo jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Ojciec sam otoczył siebie chwałą, sam otoczył Syna chwałą i Bóg nie potrzebuje naszej chwały. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy mówili, że Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś wspaniały. No bo On to wie, On już i tak jest otoczony sam sobą. Ale my tego potrzebujemy. Także chcemy Was zaprosić do takiej postawy otwarcia swojego serca. Żebyście się nie krępowali też w byciu tutaj z Jezusem. Dzisiaj Beatka pięknie nam opowiadała przez cały dzień jej świadectwo. I może Was to też uderzyło, że ona opowiadała o takiej wręcz intymnej relacji z Jezusem. Ale o to właśnie w chrześcijaństwie chodzi. Nie o rytuały, które odprawimy, że zrobimy sobie nabożeństwo, w którym się trzeba tak czy tak zachowywać. Tylko chodzi o relację z osobą. I teraz wiadomo, ta relacja u każdego z nas będzie wyglądać zupełnie inaczej. Tak, nie każdy będzie miał tyle odwagi, żeby jak Beatka spać ze Słowem. Nie każdy będzie miał taką relację, jaką ja mam z Jezusem. Bo Ty musisz znaleźć swoją drogę do Jezusa. I właśnie takie nabożeństwo w tym pomaga. Więc nie chciałbym, żebyście się wyczuli w jakiś sposób tutaj skrępowani. Żebyście się czuli w jakiś sposób nieswojo. Spróbujcie przyjąć Ducha Świętego, który Cię chce wprowadzić do domu. Ja Wam mogę powiedzieć, ja bardzo lubię uwielbiać Pana Boga, lubię Go uwielbiać też nawet i swoim ciałem, poprzez jakiś taniec, poprzez to, że angażuję w to siebie, bo wtedy się czuję jak u siebie w domu, że jestem we właściwym miejscu, że to jest to miejsce właśnie dla mnie. I dzisiaj też będziemy mieć taką łaskę przeżycia trochę takiej modlitwy, czymś więcej niż tylko ustami, bo jest z nami druga Beatka, która też jest cały dzień z nami. I Beatka posługuje w takiej diakonii u nas we wspólnocie, która się nazywa diakonia flagowania. I ona będzie też się modlić poprzez to, że będzie łączyła właśnie, nie wiem jak to profesjonalnie nazwać, no my to nazywamy flagowanie, ale to jest, no macha różnymi flagami, łączy to właśnie z modlitwą całym ciałem i oraz flagami. To nie jest dla ozdoby, żeby było ładniej, żeby tu Pan Jezus był jeszcze bardziej przyozdobiony, albo żeby nam coś nowego wprowadzić, bo może to tak dla Was wyglądać, może to nawet trochę dziwnie wyglądać, ale to nie o to chodzi. Nie, tu nie ma aspektów rozrywkowych, dodatkowych, czy robienia, nie wiem, ze świątyni jakiegoś tutaj, nie wiem, jakiegoś show, tylko chodzi o modlitwę, zaangażowanie całego siebie w tą modlitwę. Więc każdy kolor tych flag, które Beatka będzie używać, on ma swoje znaczenie i nie jest przypadkowo użyte. I też wtedy, kiedy ona rzeczywiście tańczy z tymi flagami, to też modli się wstawienniczo za nas. Więc też możecie, kiedy spojrzycie na te flagi, bo nie będzie się dało ich nie zauważyć, to nie po to, żeby odciągnąć uwagę od najważniejszego gościa tego spotkania, czyli Jezusa, ale po to, żeby być może właśnie dać jakby jej tą intencję sercem zanieść, tak? Nałożyć na jej flagi, nałożyć na jej flagi intencję, z którą tu przyszedłeś, z jakiegoś uzdrowienia, jakiegoś uwolnienia, czy czegoś, z czymkolwiek tu przyszedłeś, czy ze swoją, czy z czyjąś intencją tutaj jesteś. No więc potraktujmy to w taki sposób, tak? Że to jest nasz
taki szczególny dzisiaj wstawiennik w tych naszych intencjach. I ty się też poczuj swobodnie. Nie wiem, jak często adorujesz Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Z reguły jesteśmy też przyzwyczajeni do takiej postawy klęczenia. To jest najbardziej powszechna postawa wobec Najświętszego Sakramentu. Ale to, że na przykład wstaniesz albo usiądziesz, to nie obraża Pana Boga. Bo Pan Bóg nie jest tyranem. Pan Bóg nie jest, wiecie, takim strażnikiem, który, bo jak coś gest zły wykonasz, to ja już, nie wiem, cię skażę. To jest fałszywy obraz Boga. Prawdziwy obraz Boga jest taki, że ja przy Bogu się czuję swobodnie. Czyli też przyjmij postawę podczas tego nabożeństwa taką, która jest odpowiednia dla ciebie. Jeśli chcesz, to klęcz, jeśli chcesz, to wstań. My was też będziemy zachęcać do różnych postaw. Ale mówię o tym, że żebyście się nie czuli do niczego przymuszeni. Bo Bóg cię nie zmusi do niczego. Bóg cię chce uwolnić. Także ty otwórz swoje serce, żeby Duch Święty cię naprawdę uwolnił. Uwolnił cię od twoich problemów, od twojej choroby, od jakiegoś twojego zniewolenia, od tego, z czym tu dzisiaj przyszedłeś. Amen? To przywitajmy tego, dla którego tutaj przyszliśmy. Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu. O Zbawcza Hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych ci, daj siłę, pomoc, zeszlij nam jedne. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że przyszedłeś tego wieczoru do nas, że właśnie chcesz się teraz podczas tego nabożeństwa z nami spotkać. Dziękuję Ci już teraz za tą łaskę uwielbiania Ciebie, za to, że to Ty właśnie wychodzisz teraz na spotkanie, że to nie my oddaliśmy Tobie teraz ten czas, ale że Ty oddałeś całego siebie dla nas. Także Jezu, dziękuję Ci już teraz, że jesteś tu cały dla nas. Cały dla naszego życia. Dla tych naszych spraw dużych, ale i tych spraw małych. I na początku tej modlitwy też daj nam taką łaskę, właśnie trwania w wolności przy Tobie. Żeby nic nas już od Ciebie nie mogło oddzielać. Zdejmij z nas teraz te blokady, które mamy na sobie, że coś nie wypada, że się wstydzimy. Jezu, zdejmij blokady z nas. Niech nic nie oddziela naszego serca od Ciebie, bo Ty jesteś tu cały dla nas. Daj nam łaskę przyjęcia. Daj nam łaskę otwarcia teraz na ten czas, na ten święty czas, na ten czas relacji z Tobą. Panie, daj każdemu taką łaskę. Niech w tej świątyni nie będzie osoby, która będzie czymkolwiek oddzielona od Ciebie. Ty jesteś w stanie przezwyciężyć wszystko. Nawet grzech, nawet zniewolenia, nawet choroby.
na każdą jedną trudność Ty jesteś w stanie przeskoczyć, przezwyciężyć. Więc prosimy Cię o taką łaskę uwielbienia, żebyśmy mogli cali wejść w to uwielbienie. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Panie Jezu, dziękuję Ci za tą wartość, którą też dzisiaj każdemu z nas chcesz dać na nowo. Wartość, która pochodzi od Ciebie. Nie taka wartość, jak sami my chcemy sobie nadać, czy może nasi rodzice nam w dzieciństwie dali, czy dziadkowie, czy ktokolwiek inny, że patrząc na siebie w lusterku, nienawidzimy tego widoku. Chcę Cię, Panie, uwielbić, że Ty masz moc zabrać ten obraz i dać nam obraz i patrzenie na siebie Twoimi oczami, przyjęcie Ciebie na nowo do naszego serca, bo to Ty stwarzasz wszystko na nowo, Jezu Chryste. I proszę Cię, Panie, właśnie o to, abyś dał nam siłę, abyśmy uwierzyli, że Ty jesteś żywy i prawdziwy i obecny w każdej sekundzie naszego życia, nie tylko tu i teraz, ale po wyjściu z tego kościoła, że Ty jesteś w naszym sercu i że chcesz budować z nami relację żywą i osobistą. Daj nam, Panie, serce Twojego ucznia, który będzie Ciebie słuchał cały dzień, że nasze serce będzie skierowane na Ciebie, Panie, na naszego Boga, aby nic nie potrafiło nam zagłuszyć Ciebie, Jezu Chryste. Wyrwij nas z tych ciemności, z tych dramatów, abyśmy potrafili przyjąć Twoją moc i Twoją miłość, która potrafi pokonać wszystko. Panie, chcę Cię uwielbić, już teraz podziękować Ci za to, że Ty wszystko stwarzasz na nowo, że dajesz nam nowe serca. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Panie Jezu, Ty dzisiaj w Ewangelii mówisz do nas, że ziarno, gdy wpadnie w ziemię i obumrze, przynosi plon obfity. Ty jesteś tym ziarnem. Ty wydałeś siebie samego do końca. Umarłeś na krzyżu, a Ojciec pomnożył życie, którym jesteś. Zmartwychwstałeś, jesteś tu z nami. I gdy my Tobie służymy, to Ojciec Twój chce nas uczcić. Dziękujemy Ci za to, co nam wysłużyłeś, za tą bramę chwały, która Tobie się należy, ale która nas też dotyka. Dzisiaj chcemy odnowić nasze pragnienie służby Tobie, stawania się Twoimi uczniami i też chcemy przyjąć te obietnice, które nam składa, że to Ojciec Twój nas uczci. I wierzymy, że to uczczenie nas dokonuje się właśnie też w darze uzdrowienia, uwolnienia, przemiany serca, oczyszczenia. Że nasze serce staje się zdolne do miłości, zdolne do przyjęcia słowa. Oddajemy Ci cześć i chwałę pieśnią. Pomódlmy się pieśnią. Godzien jesteś. Powstańmy na tę pieśń. Możemy wznieść ręce w uwielbieniu. Tak jak byliśmy dzisiaj zachęceni, w pełnej swobodzie. Najważniejsze jest to, że przyjąłeś zaproszenie dzisiaj, by być blisko Jezusa i wielbić Go całym sobą. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś swej mocy, wszystko stworzyłeś Ty sam. I z woli Twojej zostało stworzone,
godzien jesteś wziąć cześć. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco baranku nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość i moc, ponieważ zostałeś zabity za lud swój, wszystkich zbawiłeś Ty sam. I przez krew Twoją nabyłeś ich Bogu. Godzien jesteś wziąć cześć. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco baranku nasz. Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność, błogosławieństwo i moc. Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen, amen. Tak, Panie, Ty jesteś godzien, bo Ciebie Ojciec otoczył chwałą. I Ojcze, prosimy Cię teraz właśnie, wprowadź nas do chwały Twojego Syna, do tej chwały, w której Ty sam trwasz, gdzie Ty sam siebie otaczasz chwałą. Bo Ojcze, to tam jest nasz dom. Nasz dom nie jest tutaj, na ziemi. Nasz dom jest w Twojej chwale. Więc Ojcze, otwórz teraz bramę nieba, abyśmy weszli do Twojej chwały, abyśmy weszli tam, gdzie Ty przebywasz, gdzie przebywa Twoja chwała. Chwała Tobie, Boże Ojcze. Chwała Tobie, Boże Ojcze. Boże Ojcze, Ty masz plan, cudowny plan dla każdego z nas. Ale my czasem chodzimy jak te dzieci we mgle. Proszę Cię, Panie, aby Twoja miłość, ojcowska miłość rozlała się w naszych sercach, aby każdy z nas wiedział, po co przyszedł na ten świat, bo Ty, Panie, to wiesz. I proszę Cię, Boże, przytul każde serce, które jest tak roztargnione i które nie wie, kim jest i dokąd zmierza. I ma dosyć tego wszystkiego, co się dzieje teraz w jego życiu. Proszę Cię, Tato, przytul teraz każde swoje dziecko, które tak bardzo cierpi i krzyczy w środku, chociaż może na zewnątrz tego nie widać. Ale Ty to widzisz. I proszę Cię, aby Twoja miłość teraz wylała się na to serce, to, które tak mocno krzyczy i błaga o ratunek. Aby to serce potrafiło przyjąć Twoją wieczną miłość i aby potrafiło otworzyć się na tą miłość i dać się poprowadzić przez Twojego Syna, Ojcze, bo to Twój Syn jest drogą, prawdą i życiem. Proszę Cię, Ojcze, aby to serce potrafiło Ciebie uwielbić i zobaczyć, że to od Ciebie wszystko się zaczyna. Bądź uwielbiony, Ojcze. Bądź uwielbiony, Ojcze. Ojcze, razem z Twoim Synem wielbimy Ciebie. On wołał w chwili lęku, który przyszedł do Niego: Ojcze, wsław Twoje imię. I z czymkolwiek dzisiaj tu przyszliśmy, chcemy zawołać w ten sam sposób: Ojcze, wsław Twoje imię. Ojcze, bądź uwielbiony. Zawołajmy: Ojcze, wsław Twoje imię. Ojcze, sław Twoje imię. Ojcze, bądź uwielbiony. Ojcze, bądź uwielbiony. Bo jestem Twoim dzieckiem. Bo jestem Twoim dzieckiem. A Ty jesteś moim tatą.
A Ty jesteś moim tatą. Błogosławię Cię, Ojcze. Błogosławię Cię, Ojcze. Ty błogosław mnie. Ty błogosław mnie. Moje życie jest w Twoim ręku. Moje życie jest w Twoim ręku. Chwała Tobie, Ojcze. Chwała Tobie, Ojcze. I Ty, Ojcze, też właśnie zabierz od nas te wszystkie lęki, te wszystkie choroby, które nas trapią, zniewolenia. Panie, chcemy to teraz tu zostawić. Chcemy to zostawić właśnie pod krzyżem Twojego Syna, aby już nie ciążyło to na nas, na naszym życiu. Ale chcemy, Ojcze, stanąć teraz przed Tobą nadzy. Bez udawania, bez tego, jak byśmy chcieli być. Bez udawania jakiejkolwiek pobożności, świętości. Ojcze, i tak przed Tobą jesteśmy nadzy. Więc daj nam teraz taką łaskę stanięcia przed Tobą i zostawienia właśnie tego całego ciężaru. Wszystkich rzeczy z naszego życia. I tych złych, i tych dobrych. Daj nam to teraz zostawić tu przed Twoim Synem. Daj nam teraz taką łaskę. Abyśmy mogli doświadczyć tego bogactwa, że nie posiadać nic jest najwspanialszą rzeczą. Że być ubogim w duchu jest najwspanialszą rzeczą. Ubogim, czyli posiadać wszystko u Boga, a samemu nie mieć nic. Więc Ojcze, oddajemy Ci teraz te wszystkie nasze zmartwienia, te wszystkie intencje, z którymi tu przyszliśmy. I one są już Twoją własnością. One są Twoją własnością, Ojcze, teraz. Więc teraz, bracie, siostro, właśnie w duchu oddaj to teraz tu przed Syna, tu przed Jezusa, to, z czym tu przyszedłeś. Oddaj to Jemu i Ty się już tym nie zajmuj. Ty już nie martw się tym, co będzie dalej. Nie martw się tym, czy Bóg Cię uzdrowi, czy nie, czy da Ci łaskę, czy Ci nie da. Zostaw to tu i już się tym nie przejmuj. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam, nim moja siła, nie jestem sam. Tak, Panie, to jest prawda, której potrzebuje każdy z nas usłyszeć, ale nie uszami, a sercem, że nie jesteśmy sami, bo Ty zawsze jesteś. Ty zawsze jesteś w każdej chwili naszego życia. Jesteś przy nas wtedy, kiedy się cieszymy i wtedy, kiedy cierpimy, bo Ty nas nigdy nie zostawiasz. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że tu dziś możemy być. Za to, że to Ty nas tutaj zaprosiłeś. Bo Ty znasz doskonale wszystko, co będzie się działo. I dziękuję Ci, Panie, właśnie, że to Ty już masz plan. I proszę Cię, Jezu Chryste, abyśmy potrafili Ci uwierzyć bezgranicznie.
aby nas nic nie blokowało, abyśmy potrafili sercem Ci uwierzyć na to, że Ty jesteś w stanie dokonać zmiany w naszych sercach. Panie, chcę Cię uwielbić i chcę Ci już podziękować za te zmiany, które będziesz dokonywał i które dokonujesz w naszych sercach, za to uwolnienie, za zabranie nam lęku, za danie nam wartości, tożsamości, przyjęcie tego, że jesteśmy dziećmi Boga, bo to Ty nam, Jezu, to właśnie dałeś, bo Ty jesteś pomostem naszym, abyśmy poznali Boga jako naszego Ojca. Bądź uwielbiony, Jezu. Panie Jezu, chcę też teraz, uwielbiając Cię, jednocześnie podzielić się świadectwem na Twoją chwałę, świadectwem uzdrowienia. Na gorzki żalach wspominałem, że koronawirus wywołał zapalenie płuc, duże zmiany, spędziłem 8 dni w szpitalu. No to był czas mojego spotkania z Bożym miłosierdziem, z Bożą łaską, odnowienia wiary w świętych, obcowanie. Wróciłem do domu, zmiany w płucach nadal były duże. Czułem się w miarę dobrze. Mieliśmy jakieś 2 miesiące temu, to musiało być w styczniu, nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, które mamy co miesiąc w Radomiu u księży Filipinów. No i tam powiedziałem, że nie wiem, jak to będzie dalej, bo struny głosowe są zupełnie inne niż przed chorobą. Nie wiadomo, jak dalej z płucami. Oddycham wprawdzie dobrze, ale nie mogę za bardzo śpiewać. No i 2 dni później zadzwoniła do mnie liderka jednej z grup odnowy w Duchu Świętym w Radomiu. I podzieliła się takim doświadczeniem, że w nocy się obudziła i mówi, że Duch Święty mnie zaprosił do modlitwy. Modlitwy za księdza. Miałem takie przynaglenie, żeby się modlić o struny głosowe i o płuca. No i zaczęłam się modlić. No i modliłam się przez godzinę wstawienniczo za księdza. Czy ksiądz przyjmuje tą modlitwę? Pyta mnie przez telefon. Ja mówię, tak, jak najbardziej. Przyjmuję tę modlitwę i dary, które w niej wymodliłaś. I mówi dalej, kiedy obudziłam się rano, okazało się, że mój chory bark jest zdrowy. Dzielę się z wami tym doświadczeniem, że Bóg może działać tak, jak sam chce. Ja mogę śpiewać i oddychać bardzo dobrze. Płuca działają coraz lepiej, a ona ma zdrowy bark. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. No to Panie Jezu, też przyjdź do każdego z nas właśnie z taką wiarą, że przecież to Ty uzdrawiasz, nie nasza modlitwa, nie nasze staranie, ale Ty, Jezu Chryste, Ty jesteś tym, który przychodzi z uzdrowieniem. Więc Panie Jezu, prosimy Cię teraz, dotykaj wszystkich chorych miejsc w naszym ciele, od naszych stóp po czubek głowy. Dotykaj wszystkiego tego, co jest chore, wszystkiego tego, co utrudnia nam życie. I Panie, jeśli taka jest Twoja wola, to na chwałę Ojca uzdrów nas teraz. Te wszystkie choroby, nawet jeśli po ludzku one są nieuleczalne, nawet jeśli po ludzku już lekarz nie daje szansy, to Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Daj nam wiarę potrzebną do uzdrowienia teraz. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. I przyjdź, Panie Jezu, także do tych wszystkich chorób naszego serca, naszej duszy, tego, co duchowe w nas jest. Przyjdź teraz właśnie z łaską uwolnienia nas od naszych grzechów, od naszych zniewoleń, od tego wszystkiego, co duchowo
stworzyło barierę między nami a naszym Bogiem. Jezu Chryste, Ty masz władzę. Ty masz władzę nieograniczoną nad wszystkimi duchami. Więc w Twoje imię chcemy się wyrzec wszelkich blokad, wszelkiego lęku, wszelkiego strachu, wszelkich jakichś złych duchowych powiązań, wszystkiego, co duchowo nas zanieczyszcza. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekamy się. Powtórzmy. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekamy się. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty kochasz. Kochasz mnie taką, jaka jestem. Ale to łatwiej jest może przyjąć rozumem niż sercem. Więc proszę Cię, Jezu, o taką łaskę dla każdego z nas. Abyśmy potrafili przyjąć sercem, że Ty kochasz każdego takim, jakim jest. I zachęcam Cię teraz, bracie i siostro. Jeżeli oczywiście chcesz, to jest wszystko w wolności, abyś na głos, może to będzie pierwszy raz w życiu, jak powiesz Jezusowi i podziękujesz Mu za to, że On Cię kocha takim, jakim jest i że przy Nim możesz być prawdziwy. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że kochasz mnie takim, jakim jestem. Dziękuję Ci, Jezu, że kochasz mnie takiego, jakim jestem. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Zapraszam, byśmy powstali do pieśni uwielbienia. I pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby On się w nas modlił, żeby On śpiewał. My tylko otwierajmy usta. Panie Jezu, w tym uwielbieniu Ciebie niech się wypełnia Twoja święta wola i Twoje pragnienie, abyśmy byli świątynią Ducha Świętego. I teraz to, co jest skutkiem grzechu, co jest chorobą, niech będzie Tobie poddane. W tej pieśni chwały powierzamy Ci siebie takim, jakim jesteśmy. Wielbiąc Ciebie, chcemy, żebyś nas uzdrawiał, przemieniał. W tym śpiewie też powierzamy Ci tych, którzy modlą się z nami przez internet, tych, którzy są w naszych sercach, których tu nie ma. Jezu, Twoja chwała teraz niech dotnie te wszystkie osoby, które potrzebują Twego miłosierdzia dla duchu, na ciele. Panie Jezu, Twoje miłosierdzie niech dotnie tych osób, którzy w ogóle jeszcze nie wiedzą, że są rekolekcje wielkopostne, że jest renowacja misji parafialnych, którzy są w swoich sercach daleko od Ciebie. Ale my Cię w nich wielbimy. My Tobie w nich oddajemy chwałę, bo za nich oddałeś swoje życie. Są Twoimi dziećmi. I wielbimy Cię w tych, którzy są przygnieceni właśnie chorobami różnego rodzaju. Niech Twoja chwała ich podniesie, nawet jeśli są przykłoci do wózków, do łóżek, do czegokolwiek, do tych ograniczeń, które odbierają im tę pełnię zdrowia, którą Ty wysłużyłeś na krzyżu swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. A więc Jezu, Twoja chwała niech nas uzdrawia. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak, Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Jezusowi chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć i uwielbienie. Chwała.
Tak, Panie, chcemy przyjąć jeszcze więcej Twojej chwały. Chcemy przyjąć Ciebie całego. Chcemy przyjąć Twoje błogosławieństwo. Chcemy, abyś to Ty nas wypełniał. Chcemy, abyś to Ty nas teraz przepełniał właśnie Twoją chwałą. Panie, wciągnij nas teraz właśnie do Twojej chwały. Wciągnij teraz nas tam, gdzie my sami nie pójdziemy, bez Twojej łaski. Daj nam łaskę. Panie, daj nam łaskę. Łaskę płynącą z Twojego krzyża. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Poprosimy księdza Henryka, by teraz był dobrym narzędziem niosącym nam Jezusa i Jego błogosławieństwo. Pan Jezus będzie blisko nas. Możesz dokonać takiego gestu, siostry, bracie, położyć rękę na sercu, jedną wznieść uwielbieniu do Jezusa, to jest znak takiego oddania się Jemu. Jeżeli są chore miejsca w Twoim ciele, możesz drugą rękę położyć na tych chorych miejscach. Jeśli to niemożliwe, połóż ją na sercu. Jeśli modlisz się za kogoś, kogo tu nie ma, właśnie połóż swoją rękę na sercu. Bądź teraz w intymnym dialogu z Jezusem, otwarty na moc Jego błogosławieństwa, trwaj w uwielbieniu, aby On mógł czynić cuda, które sam chce względem Ciebie i względem tych, za których się modlisz. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, racz wysłuchać, Panie, prośby mej. Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, usłysz modły i błagania. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, któż przed gniewem Twym ostoi się? Lecz ufamy, że przebaczysz winy, byśmy kornie Ci służyli. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Całą ufność mą pokładam w Panu, dusza moja ufa Jego słowu. Tęskni, czeka dusza moja Pana, niż jutrzenki nocne straże. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże, niechaj Pana czeka Boży lud, bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu.
Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Panie, dziękujemy Ci za to, że przychodzisz tak osobiście teraz do nas. Bądź uwielbiony właśnie w tym znaku krzyża, który czynisz nad każdym z nas. Bo to właśnie w Twoim krzyżu jest zbawienie. To w tym znaku, który jest zgorszeniem dla świata, który jest znakiem sprzeciwu dla dzisiejszego świata. To w tym znaku mamy zbawienie. To właśnie Twój krzyż jest naszym zbawieniem. To Twoja męka, Twoja śmierć jest naszym zbawieniem. Panie, bądź uwielbiony właśnie w tym, co teraz czynisz dla każdego z nas. W tym, że przychodzisz z łaską do każdego z nas. Panie, niech Twoje święte imię będzie wywyższone. Niech Twoje święte imię będzie uwielbione. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty wychodzisz, że wychodzisz właśnie do mnie. Że może czasem nam się wydaje, że to my przychodzimy, Panie, do Ciebie, ale to Ty wychodzisz do nas. Chcę Ci, Panie, podziękować za to, że Ty zabierasz lęk, strach. Że to Ty, Panie, chcesz zabrać te ograniczenia, które sami sobie robimy. Im bardziej wierzymy w to, że czegoś my nie możemy zrobić, niż w Twoją moc i wszechmoc. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty zmieniasz nasze myślenie i że to Ty jesteś radością, że Ty jesteś tą miłością pierwszą, że Ty uzdalniasz dzisiaj nasze serca do przyjęcia Twojej miłości, która jest bezgraniczna, bo to Twoja miłość jest pierwsza. Jezu, chcę Cię uwielbić i wywyższyć, tak jak Ojciec Cię wywyższył, Panie, bo to Tobie się należy wszelka cześć i chwała i to w Tobie jest początek i koniec, jesteś Alfą i Omegą. I może nam się złudnie wydaje, że potrzebujemy jakiegoś zabezpieczenia finansowego, domu, który będziemy musieli postawić, małżonka, tego wszystkiego, co jest ludzkie. Ale najpierw, Panie, potrzebujemy Ciebie i Twojej miłości, a Ty o resztę się zatroszczysz. I dziękuję Ci, że mamy taki dostęp do Ciebie, tak bezpośredni, Jezu Chryste, że to Ty jesteś tym wszystkim, czego potrzebujemy i od Ciebie wychodzi cała reszta. I dziękuję, że to Ty odwracasz nasze myślenie, że zaczynamy budować od fundamentu, a nie od dachu. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. To Panie, w Tobie cała nasza ufność. W Tobie jest wszystko to, czego potrzebujemy. I do Ciebie należy wszystko. Do Ciebie należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Do Ciebie należą wszelkie istoty. Wszelkie istoty materialne i te duchowe. To Ty jesteś właścicielem.
bo Ty jesteś Bogiem, bo Ty jesteś Ten, który stwarza, bo Ty jesteś początek i koniec, Alfa i Omega. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Panie Jezu, chcę Ci podziękować, że to Ty rozpalasz dzisiaj w naszych sercach miłość do Twojego Słowa. Że to Ty otwierasz właśnie te blokady, te mury burzysz, które może sami sobie stworzyliśmy, albo ktoś nam je stworzył. I że dajesz nam dziś Twoje Słowo jako lekarstwo i pomoc. I że dajesz nam Twoje Słowo jako odpowiedź na każde pytanie, które się rodzi w naszym sercu. Dziękuję Ci, Jezu, za tą łaskę i chcę Cię uwielbiać i wywyższać. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, że w tej dobroci, w tej Twojej łaskawości chcesz dawać więcej i więcej, więcej łaski. A więc prosimy Cię, Panie, wylej na nas więcej łaski. Niech Twój Święty Duch teraz ogarnie całe nasze życie. Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź teraz do każdego z nas i odnów nas. Odnów nas, byśmy byli nowymi stworzeniami. Bo to Ty jesteś Duchem Stworzycielem. To dzięki Tobie mamy nasze tchnienie. Dzięki Tobie trwa ten czas. I Duchu Święty, uczyń z nas nowego człowieka, aby to, co stare, przeminęło. Aby od teraz już wszystko było nowe. I Duchu Święty, właśnie daj nam taką łaskę zaczęcia od siebie. Nie od innych, ale od siebie samego. Duchu Święty, daj łaskę nawrócenia tym, którzy może nawet nie widzą, że potrzebują nawrócenia. To im przede wszystkim daj teraz łaskę nawrócenia, aby mogli się odnowić. Duchu Święty, zabieraj te wszystkie stare rzeczy z nas, stare schematy, starą mentalność, naszą starą duchowość, taką, która nie przybliża nas wcale do Boga. Duchu Święty, odnów w nas to wszystko, żeby każda sekunda, którą spędzamy z Bogiem, naprawdę przemieniała nasze życie, naprawdę wprowadzała zmianę w nasze życie. Więc Duchu Święty, stwarzaj nas na nowo. Odnów nas. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i zabierz nam serca z kamienia i daj nam serca z ciała. I proszę Cię, Panie, zdejmij nam maski z twarzy. Nie te maski, które nosimy ze względu na pandemię, ale te gorsze maski, które zakładamy przed innymi, udając kogoś, kim nie jesteśmy. Bo, Panie, może my nawet sami nie wiemy, kim już jesteśmy, tak się pogubiliśmy. I to Twój Duch może nas stworzyć na nowo. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź i zerwij z nas te maski, które przez wiele lat może trzymaliśmy.
Już się tak pogubiliśmy, że nie wiemy, co zrobić. A Ty jesteś Stworzycielem, Odnowicielem. To Ty, Duchu Święty, tchnij teraz w nasze serca, w nasze nozdrza i odnów nas na nowo. Daj nam spojrzeć oczami Boga na nas, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, mocno powiej teraz w tym czasie rekolekcji, odnowienia misji parafialnych. Powiej mocno przez tę ziemię, przez ludzkie serca. Dzisiaj wołamy za szczególnym stawnictwem świętego Jana Pawła II. Niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Duchu Święty, odnowi oblicze naszych serc, naszych rodzin, tej parafii. Ten czas łaski teraz niech przyniesie obfite owoce, aby nie tylko święta wielkanocne nie zostały zmarnowane, ale żebyśmy nie zmarnowali naszego życia. Ty masz moc przemienić tego, co stare, w to, co nowe, co jest wypełnione Twoją obecnością. Ty masz moc, Duchu Święty, uczynić nasze ciała Twoją świątynią, nasze serca sercami żywymi, nie z kamienia, ale właśnie z ciała, które są zdolne do tego, by przyjąć miłość i się nią podzielić. Więc przyjdź, Duchu Święty, i uzdrawiaj nasze serca, uzdrawiaj nasze ciała, uzdrawiaj nasze relacje, abyśmy byli naczyniami pełnymi miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. I przyjdź, Duchu Święty, właśnie do tej parafii. Prosimy Cię o nowe wylanie dla tej parafii, dla wszystkich ludzi, którzy mieszkają w tej parafii. Prosimy Cię o nową pięćdziesiątnicę. Ześlij ten strumień łaski, przez który stworzyłeś Kościół, przez który odnawiasz teraz Kościół. Ześlij go na tą konkretną ziemię, na tą konkretną parafię. Ześlij z Twojego Ducha Świętego na księży, którzy posługują w tej parafii, na wszystkich świeckich, którzy posługują w tej parafii, na wszystkich świeckich, którzy czują się utożsamieni z tą parafią, ale także na tych, którzy się nie czują członkami tej parafii, choć mieszkają tutaj. Duchu Święty, wylej się na nowo, tak jak wylałeś się w dzień Pięćdziesiątnicy na apostołów i zrodził się Kościół. Prosimy Cię, niech teraz tu zrodzi się na nowo Kościół. Niech tu w parafii Matki Bożej Królowej Polski zrodzi się dziś na nowo Kościół. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. I proszę Cię, Duchu Święty, abyśmy się stawali jak Maryja, abyśmy potrafili przyjąć Jezusa do swojego serca, przyjąć tą miłość ogromną, którą ona przyjęła i rodzić Jezusa dla świata, dla drugiego człowieka, abyśmy wychodzili właśnie do tych, którzy są poranieni, utrudzeni, zmęczeni. Przyjdź, Duchu Święty, i to Ty nas odnów. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. I Duchu Święty, porusz wodę Chrztu Świętego w nas. Wodę, którą byliśmy polani, zanurzeni, którą nosimy w sobie. To Ty jesteś strumieniem wody żywej. I chcemy dzisiaj przyjąć obietnicę Pana Jezusa, który ogłasza w najbardziej uroczystym momencie święta namiotów, czyli odnowienia przymierza. Kto jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I Ewangelista Jan dodaje, powiedział to o Duchu, którym mieli otrzymać wierzący w Niego. Więc Duchu Święty, ponownie Cię prosimy, byś do nas przychodził, poruszył właśnie znak tego przymierza, jakim jest Chrzest Święty, żeby to była żywa woda, nie zatęchła, nie taka, która nie rodzi życia. Duchu Święty, porusz nas wewnętrznie, żebyśmy potrafili i umieli według Twojej łaski rodzić Chrystusa w sercach innych ludzi. Oto wołamy do Ciebie, modląc się pieśnią. Zapraszam, byśmy powstali, otwórzmy ręce. To jest znak naszej gotowości do współpracy z Duchem Świętym. Pragnienie, żeby strumień wody żywej wypłynął z naszego serca. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię, przyjdź swojej mocy i sile, radością napełnij mnie.
radością napełni mnie. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok, przyjdź jako moc mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako moc mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako źródło pustyni, mocą swą do naszych dusz. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. O, niech Twa moc uzdrowienia. Bądź uwielbiony, Panie, i dziękujemy Ci za tą łaskę tego spotkania, za to, że Ty nas odnowiłeś, za to, za ten czas, w którym dałeś nam swojego świętego Ducha, Ducha Odnowiciela. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność, bo to jest najistotniejsze, że Ty jesteś. Bo jak Ty jesteś, to wszystko jest możliwe. Każda zmiana jest możliwa. Jak Ty jesteś i jak my Ciebie przyjmujemy. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, że Ty słuchasz błagania swojego ludu, a że to, co jest ważne dla nas, jest ważne dla Ciebie, bo nawet oddałeś za nas swoje życie. Tak bardzo Tobie na nas zależy. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. I dziękuję Ci, Panie, że Ty wysłuchałeś każdej naszej modlitwy, że Ty przyszedłeś do każdego z nas bardzo indywidualnie. I Panie, dziękuję Ci też, że nie wypełnisz wszystkich tych modlitw, bo Ty wiesz lepiej, czego nam potrzeba. I dziękuję Ci, że to Ty nam dasz to, czego nam jest potrzeba dzisiaj, czego nam jest potrzebne dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że to Ty dałeś nam wartość. Wartość, której tak bardzo nam brakowało. I tożsamość dziecka Bożego. Że już nie jesteśmy sierotami, nie jesteśmy nijacy, ale należymy do Ojca. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas rekolekcji, który rozpoczynamy teraz. Za to, że Ty chcesz działać mocą swego Ducha, mocą swego Słowa, Twojej obecności w sakramentach świętych, że rzeczywiście chcesz nas odnawiać, chcesz nas uzdrawiać. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, dziękuję Ci za ten czas nowej pięćdziesiątnicy dla Kościoła, dla świata, że może nam się wydaje, że dzisiaj świat odchodzi od Boga, ale to jest czas nowego wylania Ducha, nowego strumienia łaski. I Panie, chcę Ci szczególnie podziękować, że właśnie wylewasz swojego Ducha Świętego na tą parafię, na te wszystkie osoby, które są w tej parafii, że mimo iż może po ludzku jest coraz mniej ludzi w Kościele, to tam, gdzie właśnie też będzie się pojawiać niewiara, przyjdzie też ogromna wiara. Panie, ja już Ci teraz dziękuję za to błogosławieństwo, jakie dajesz tej parafii, za to, że Ty chcesz pomnażać w tym ludzie wiarę. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dajesz nam łaskę miłości do Twojego Słowa. Że od dziś, trzymając Księgę Pisma Świętego, będziemy wiedzieć, że trzymamy Ciebie, Jezu, w rękach, jak Maryja Cię trzymała.
i że będziemy mogli w każdym momencie przyjść i odzyskać siły duchowe, cielesne, przytulić się do Ciebie, bo będziemy wiedzieć, że Ty jesteś tam żywy i obecny, tak samo jak właśnie w Przenajświętszym Sakramencie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty będziesz z nami obecny cały czas. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Ja Ci dziękuję, Panie Jezu, za Twoją szczególną miłość do małżeństw i rodzin. Dziękuję Ci, że to błogosławieństwo, które dzisiaj przyjmujemy, będziesz nam dawał też w następnych dniach. Ono w sposób szczególny ma uzdrawiać relacje małżeńskie, chronić rodzinę przed atakami zła. Dziękuję Ci, że właśnie Ty przyszedłeś w rodzinie ludzkiej i zapraszasz nas do tego, żebyśmy uczynili z naszego Kościoła dom i rodzinę. I że słowami papieża Franciszka dajesz nam taką misję, abyśmy przez rodzinę, przez życie rodzinne, miłość w rodzinach, świat cały uczynili domem, domem dla każdego człowieka. Dziękuję Ci, że to są Twoje dary, które masz przygotowane. I dziękuję Ci, że przybywa tych, którzy chcą te dary przyjąć i rzeczywiście mocą Twojej łaski, Twego Ducha przemienić świat w prawdziwy dom dla każdego człowieka. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Powstańmy. W tej pieśni Jezus jest tu, jest zaproszenie. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. To uczyńmy to i módlmy się też naszym ciałem. Też to dziękczynienie właśnie też złóżmy na flagi, które, żeby Beatka mogła teraz właśnie zanieść, to nasze dziękczynienie. Jeśli nie masz siły trzymać rąk w górze, to właśnie złóż to dziękczynienie na te flagi. Jezus jest tu. Jezus jest tu. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Jezus jest tu. O, wznieśmy ręce. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Jezus jest tu. Pan jest wśród nas. Pan jest wśród nas. Pan jest wśród nas. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Pan jest wśród nas. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Pan jest wśród nas. Bóg kocha nas. Bóg kocha nas. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Bóg kocha nas. O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Bóg kocha nas. Uklęknijmy, by przyjąć błogosławieństwo końcowe. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, hołd po wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu wieczna chwała brzmi.
czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w Zapraszam na spotkanie misyjne. Przypomnę, 20:15, modlitwa Słowem Bożym, przyjdźmy z Pismami Świętymi. Nie mówiłem tego na mszy 18, więc powiem wam, że przywieźliśmy podręczniki, z których my korzystamy we wspólnocie, jeśli chodzi o codzienną modlitwę Słowem Bożym. Gdyby ktoś chciał skorzystać z takiej pomocy, to jest osobisty notatnik, do tego są pytania pomocnicze, to jutro przed lekcją Divina te notatniki są do nabycia. A jeśli chodzi o uzdrowienie mojego głosu, to też przywiozę dwie płyty, które nie są mojego autorstwa, ale zostałem poproszony, żeby włączyć je w śpiew przy jednym utworze takiej naszej radomskiej artystki, która pisze piękne piosenki religijne. Gdyby ktoś taką płytę chciał sobie nabyć, to jutro też, czy w następnych dniach w zakrystii jest do nabycia. Myślę, że zakończymy śpiewem apelu, taki wcześniejszy apel sobie zróbmy. Powierzmy się Królowej Polski. Apele jutro będą kończyć nasze spotkanie ze Słowem Bożym. Powstajmy. Jo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czułam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, koniec tego pierwszego dnia naszych rekolekcji. Oddajmy pokłon Słowu Bożemu. A światło Chrystusa niech pozostanie z nami na zawsze. Amen. Szczęść Boże na spokojną noc i dobry dzień. Gdziekolwiek będziemy zaangażowani, niech nam towarzyszy moc Bożej łaski. Ta łaska, o którą dzisiaj prosiliśmy, jak zostaniesz z czegoś uzdrowiony czy uzdrowiona, zauważysz to, bo to nieraz trochę czasu musi upłynąć, to
to koniecznie jeszcze w trakcie tych naszych rekolekcji podzielcie się świadectwem, żeby oddać Panu Bogu chwałę. Przyjdźcie tu do nas czy do księży, żeby powiedzieć wyraźnie, że tak, przyszła łaska i mówię o tym głośno. Szczęść Boże. Dobrej nocy. Dziękujemy.